Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj krótki odcinek na temat aktualizacji aplikacji DJI Go Fly. Mavic Air 2 już jest w powietrzu, jest tutaj 6-8 metrów od nas. Mamy nagrywanie ekranu, pokażę Wam jakie nowości i co wnosi ta aktualizacja. Liczyliśmy oczywiście na trochę więcej, ale pewnie przyjdzie nam poczekać jeszcze trochę. Natomiast to co dzisiaj można powiedzieć, to właściwie dwie rzeczy oprócz tego, że aplikacja powinna być bardziej stabilna. Ja ją aktualizowałem bezpośrednio z poziomu App Store'a, czyli pod iOS. Wiem, że w sklepie Google też już jest dostępna ta aktualizacja. Także w tej chwili pokażę Wam właściwie dwie cechy, które są godne omówienia. Pierwsza z nich to jest kontrola stanu akumulatora. Mamy w tej chwili taką kolorową ikonę w prawym górnym rogu. Pokazuje ona nam czas, który upłynie do RTH, około 18 minut w tej chwili, 17.51. Czas, kiedy zostanie wymuszone lądowanie, 20 minut. I czas ogólny, w którym rozładuje się bateria, czyli w momencie po lądowaniu jeszcze mamy dodatkowy czas na to, że nam będzie dron działał już po wymuszonym lądowaniu 23.18. Tak, to jest to. Mamy też zaznaczone kolorami. Pomarańczowy kolor ostrzegawczy RTH i kolor czerwony 19.50. To jest forced landing, czyli wymuszone lądowanie. Przelećmy kawałek w tej chwili. Tak jest, widzicie, ten czas stopniowo umyka i mamy też pokazany ten czas do całkowitego wyczerpania naszego akumulatora. I tutaj ta funkcjonalność, ona dość mocno ułatwia życie, pozwala nam też zorientować się, kiedy będzie to wymuszone lądowanie. Miałem takie przypadki, jak pamiętacie zapewne, szczególnie kiedy na przykład wykonujemy sesję hyperlapsów, wtedy wyraźnie i bardzo potrzebne są takie informacje jak 18.59 until force landing, do czasu, kiedy wymuszone będzie lądowanie. Czyli to jest ta pierwsza funkcjonalność, bardzo fajnie, że DJI nam to wprowadziło. Spodziewaliśmy się pewnie jeszcze innych dodatkowych rzeczy, takich jak na przykład kompatybilność ze smart kontrolerem, ale to pewnie jeszcze nie w tej chwili. Dobra, i teraz pokażemy w takim razie drugą rzecz, a mianowicie druga rzecz, którą przynosi nam ta aktualizacja. Jak zobaczycie, jeżeli chodzi o About, App version 1.1.6, to powinniśmy mieć widoczne. Przejdźmy teraz do menu Control i tutaj mamy w menu Control Advanced Gimbal Settings i tutaj największe zmiany zostały poczynione. Jak popatrzymy, mamy następujące sprawy. Pitch Speed i to jest ta zmiana, tutaj dotyczy trzech trybów. Tryb normalny, tryb tripod i tryb sport. Zwróćcie uwagę, tutaj są zupełnie inne ustawienia. Przejdźmy do trybu normalnego, takiego jak mam w tej chwili. Spróbujmy ustawić Pitch Speed, to jest prędkość wychylania się gimbala od osi, w osi poziomej, ale pionowo, czyli góra-dół, nie na boki. Pitch Speed teraz jest 100, bardzo wysoki. Wysoka prędkość, 50, połowa tej wartości. I ustawmy sobie mniejszą wartość, około na przykład 15. Teraz mamy 15 i to wygląda w porządku. I teraz druga rzecz, którą warto pokazać tutaj, to jest pitch smoothness. To będzie widoczne przy większej wartości, prawda? Przy setce spróbujemy sobie ustawić. Pitch smoothness polega na tym, że albo gimbal zatrzymuje nam się całkiem w miejscu, tak jak teraz widzicie, on się zatrzymuje praktycznie w miejscu, albo też rozpędza się. Dajmy mu wartość, maksymalna jest 30, najpierw do połowy, 15. Ma pewną inercję, stop, i widzicie, że on bierze jeszcze czas pewien na rozpęd. To jest to. Stop. Albo ma też bardzo dużą inercję, tutaj jest 30. Mega duża inercja. Ja puszczam hop, a on jeszcze, uwaga, hop, puściłem jeszcze, hop, puściłem. To jest największa inercja, jaką ma w tej chwili gimbal. Ustawmy ją w takim razie na wartość około może 8. Yaw speed nie zobaczymy bez lotu, natomiast te dwie wartości, co ciekawe, one są różne też dla różnych trybów, tak? Jeżeli chodzi o tryb tripod, mamy 101, ale yaw będzie inny, bo będzie do 30. Natomiast w trybie sportowym yaw już jest do 130.
Natomiast pitch speed jest do setki od jednego, a tutaj mamy pitch speed do setki od jednego, czyli jest taki sam, jeżeli chodzi o wartość dla trybu zarówno tripod, jak i dla trybu sportowego. To, co się zmienia, to zmienia nam się yaw speed, czyli prędkość obrotu w prawo lub w lewo. W tej chwili mam ustawione 15, spróbujmy ustawić na mniej więcej 5, żeby zobaczyć, jaka to jest wartość, czyli jeżeli kręcimy tym kółkiem gimbala, w tym momencie nam się ta wartość zmienia. Jedynka, bardzo, bardzo wolno. Ustawmy w takim razie gimbala mniej więcej na wartość około 5, tak, to jest to i spróbujmy polecieć teraz do przodu z tak zwanym anvil, czyli z pokazaniem stopniowym tego, co jest przed nami, tak. Lecimy do przodu i tu widzimy, co jest przed nami, bardzo płynnie i ładnie się to ukazuje nam to, co jest na horyzoncie. Trochę dźwignę jeszcze samego drona. W porządku, ale teraz popatrzmy, czy nam się dobrze zatrzymuje ten gimbal. On zatrzymuje się w miarę ok. Przejdźmy w takim razie do ustawień. Pitch smoothness 8. Co jeżeli byśmy zrobili pitch smoothness na przykład 30? Teraz jest 30. Bardzo duża inercja, prawda? Czyli długo rozpędza się. A 0. Rozpędzamy gimbala, rozpędzamy i staje nam w miejscu. Czyli faktycznie około wartości 10 powinno być idealnie. Niewielka inercja. Polećmy najpierw do tyłu, nabierzmy tempa. I teraz polecimy do przodu z ukazaniem horyzontu stopniowym, tak? Bardzo fajne ustawienia, te, które mam w tej chwili. Co jeżeli osiągniemy horyzont? Na przykład na 2/3, zatrzymuje nam się w porządku. Nie zatrzymuje nam się w miejscu, tylko ma jeszcze delikatną inercję. I o to chodzi, ma delikatny rozpęd. Jeżeli chodzi o yaw speed, już omówimy to, ja zbliżę się trochę do nas bardziej i pokażemy teraz, o co chodzi z yaw. Yaw to jest obrót wokół osi pionowej drona, czyli lewa, prawa strona. Teraz mamy yaw speed 20. Tak, wraca się z yaw 20, yaw 30. Jest szybciej. Przełączmy go na tryb sportowy. 130, yaw 130. Jak widać, te wartości są większe, jeżeli chodzi o poszczególne elementy. To jest też element zamienny do Exponential Curve, do tego, co mieliśmy w DJI GO 4. Przełączmy go może na wartość około 70, 70 w tej chwili. Jest to wartość pośrednia. 70. W tej chwili mamy ustawienie 78. Jest to ustawienie bardzo dynamiczne, jak widzicie. Spróbujmy to ustawienie zmienić na mniej dynamiczne, na przykład 30. Teraz jest w porządku, ja bym jeszcze nawet zmniejszył to ustawienie na wartość około 20. Świetnie. Yaw smoothness analogicznie do tego, co mieliśmy poprzednio w przypadku pitch. Ale spróbujmy teraz osiągnąć taką wartość, jakbym chciał. Jest nieco szybkie ten obrót, jest nieco szybki w trybie normalnym. Jeszcze mógłbym go nieco zwolnić do wartości yaw speed około 20, to jest minimum. Dobra, zostawiamy na minimalnej wartości. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Lecę do przodu i chcę skręcić. Fajnie to wygląda, jest ok. Dobra, jeżeli chodzi o zatrzymanie tego ruchu, zatrzymuje się w miejscu. Możemy jeszcze wyregulować yaw smoothness do wartości około 20. To są te wartości, które tutaj podczas tego lotu wydają mi się najbardziej sensowne. Oczywiście jak mamy ruchy, na przykład chcemy śledzić ruchy samochodów, może być z tym zupełnie inaczej. Ale w tej chwili to, co wam powiem, może być naprawdę ok, nie?
Tak. I teraz spróbujmy sobie zrobić troszeczkę wyżej. Rozpoczniemy z gimbalem w pozycji dolnej. I spróbujmy w takim razie polecieć do tyłu z delikatnym ujawnieniem, ukazaniem tego horyzontu. Jestem tu oczywiście trochę za nisko, ale wygląda to w porządku, tak jak teraz. I to, co mamy, może być. Jest ok. Gitara, teraz obrót. Obrót też nie jest zbyt gwałtowny. Fajne kinowe ujęcia możemy osiągnąć. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby filterki przy takich ujęciach zastosować. Polećmy w takim razie w prawą stronę. I teraz delikatny obrót, tak? Z uniesieniem gimbala na przykład do góry. Bardzo fajnie. I teraz opuszczenie gimbala. I znowu obrót. Trochę za szybko lecę. Ok. Tak jak teraz. Jak widać, wygląda to całkiem nieźle. I fajnie, że te ustawienia są też dla każdego z trybów, czyli tryb normalny, tryb tripod i tryb sport. I to są te trzy tryby, które bardzo fajnie zostały poprawione. I jednocześnie mamy też odczyt, jeżeli chodzi o czas lotu. Wyraźnie widać, że mogę latać jeszcze 12:45 do czasu, kiedy nie zostanie wymuszone to lądowanie. Słuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie on pomocny. W Mavicu Mini już mieliśmy wcześniej właśnie możliwość sterowania płynnością ruchów gimbala. Tutaj na szczęście zostało to zaimplementowane też dla Mavica Air i bardzo się cieszę. No i cóż, życzę Wam przede wszystkim fajnych kinowych ujęć, żeby Wam to wychodziło i żeby Wasze filmy były coraz lepsze. A wszystkie osoby początkujące zapraszam do drugiej edycji Kickstartera. My zaczynamy 15 sierpnia. Kickstarter jest tygodniowym programem, który ma wprowadzić w świat dronów i dać Wam taki łagodny start i podnieść od razu co najmniej o dwa poziomy wyżej. Z poziomu zera początkującego użytkownika posiadacza drona, do już etapu pierwszych filmów, sporządzania pierwszych filmów, czyli pewnych lotów, ćwiczeń, a następnie pierwszych fotografii i montaży prostych filmów. Startujemy 15. Ja mam tam jeszcze kilka miejsc do tego programu, bo nie chciałbym też mieć za dużo osób. Jeżeli jesteście chętni, link pod spodem, pod filmem znajdziecie w opisie. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!